Spieszmy się kochać Fordy Mondeo. Tak szybko odchodzą. Tak jest, bo gdy nie śledzimy na bieżąco konfiguratora Forda, a sobie dzisiaj w niego wejdziemy, to jak się okazuje, Mondilaka nie możemy sobie już skonfigurować. Podobnie, tak jak w przypadku Passata, no chyba w Passacie będzie jeszcze wersja kombi, ale Mondeo już chyba nie. W ogóle co to za durny pomysł, przecież to taki fajny samochód. W moim żytku za wiele do czynienia z Fordem Mondeo nigdy nie miałem. No prezentowałem wam Mondeo MK4, no tutaj mamy nowszą, no można powiedzieć ostatnią generację, póki co. I tak szczerze, gdy dzisiaj przejechałem się tym samochodem, jeżdżę Mondeo piątej generacji pierwszy raz, gdy tak sobie teraz jego oglądam, no to tak z perspektywy pasaciarza B8-kowicza, trochę mi tutaj nawet gul może skoczyć. Ej, gdy ten samochód ma jeszcze pakiet ST, no to wygląda on naprawdę korzystnie. Jazda tym samochodem też jest sympatyczna. Czemu go już nie produkują? No księgowym Forda chyba w Excelu wyszło, że już powinna być zakończona produkcja. Nie wiem. W każdym razie w dzisiejszym odcinku Ford Mondeo piątej generacji 2.0 TDCi w pakiecie ST-Line. Jest to egzemplarz z 2016 roku, także jeszcze przed lift, można powiedzieć w pakiecie sportowym. No i silnikiem diesla pod maską, fabrycznie tutaj, no miał on takie przeciętne osiągi, ale dziś, no ale osiągach później może. Powiem szczerze, Mondeo czwartej generacji już wyglądało bardzo fajnie, zawsze mi się ten samochód i ta generacja podobała, no ale piątka, no wygląda tak trochę bardziej bułkowato. Taka jakby wydaje się optycznie troszeczkę grubsza, jakby lekko przytyła, ale kurczę, chyba nawet wygląda lepiej niż czwórka. Wciąż jest zachowana taka dynamiczna linia, no jeszcze w pakiecie ST. Fajnie, że jest to liftback, no bo w Mondeo mieliśmy do wyboru wersję kombi, wersje sedan nawet były, pamiętam, były takie promki w salonach Forda. No była też wersja Vignale, czyli taka już konkurująca z Bentleyami, powiedzmy. Tak, prawie. No w Mondeo piątej generacji najbardziej chyba zmienił się tutaj front, ta mordeczka. No zobaczcie, z tej perspektywy, jakby ktoś był taki, kurczę, po baletach wracał, pomyślałby chyba Ford Mustang, gdyby tak się przewrócił przed maską Mondeo. Reflektory się znacznie zmieniły. Najbardziej zmienił się tutaj grill. No jest on teraz taki jakby bardziej Astono Martinowaty. No tutaj akurat po bokach mamy fejkowe wlociki, ale te dwa centralne, no tutaj jest cały prawdziwy. Tutaj jakby takie zaślepeczki. W Mustangach też jest taki element. Czasami widziałem, ludzie sobie tutaj LEDy wsadzają. Jako że to jest pakiet ST, no to nie mamy tutaj takiego poziomego użebrowania, a są powiedzmy takie plastry miodu. Są one polakierowane w kolor nadwozia. Znaczy, w sumie są one polakierowane w czarnym połysku, a tutaj nadwozie też to czarny połysk. No można tak powiedzieć, w kolor nadwozia, powiedzmy. Naprawdę front Mondeo, to wydaje mi się, że jest on najładniejszy z całego tego samochodu, chociaż auto jest bardzo ładne. Ale front ewidentnie, tutaj dupsko rwie. Rzut oka z tyłu, też taki duży tutaj jest zderzak. Lampy są wyżej, dwie końcówki wydechów i niestety one są takie, można powiedzieć, jest tutaj przelot przez nie, ale końcóweczka jest z dołu. Po środku też taki lakierowany dyfuzorek jakby. Wysoko umieszczona tablica rejestracyjna. Generalnie ta dupka jest taka zadziorna i zadarta. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo fajne są tutaj te jakby przełamania, gdzie klapa w tym miejscu idzie tak troszeczkę w dół. O, myślę, że to widać. Normalnie w samochodach jest tutaj klapa na płasko, a tutaj jakby są takie wybrzuszenia po bokach. Interesujące. Ogólnie ten samochód kojarzy mi się z A5, Sportback nawet. No linia okien jest no, prawie że identyczna. No jako, że mamy tutaj pakiet ST, no to mamy tutaj ten taki sportowo wyglądający tył. Felgi, o ile wiem, tutaj chyba 19-calowe są. Teraz sprawdzimy, 235x40 R19. Nie wiem jak to widać, bo jest pełne słońce, ale nie są polakierowane na srebrno, tylko tak na grafitowo. W ST-Line mamy tutaj też zmienione progi boczne. No i zderzak z przodu, jak wcześniej widzieliście. Proszę, tutaj lusterka, nawet jak spojrzymy, całe są one polakierowane, nawet od dołu. No w Passacie normalnie od dołu jest czarny plastik. Ciężko się to woskuje, zawsze kurczę, jakiś kawałek wosku tam zostanie.
zapomnę doczyścić, no i jest potem biała plama. Tutaj nie ma tego problemu. To jest samochód, który będziemy woskować z przyjemnością i tutaj nie ma z zewnątrz chyba nigdzie czarnego, takiego normalnego, niepolakierowanego plastiku. Elegancko. Otwieramy bagażnik. Elektryczna klapa. I bagażnik jest tutaj dość spory, chociaż myślę, że chyba jest zbliżonych rozmiarów jak w moim Passacie. No tak będę porównywał do mojego Passata, co mnie tutaj ominęło, chcę zobaczyć. Ma troszeczkę więcej takich nieregularnych kształtów, ale jest to bardzo obszerny bagażnik, no i dostęp przede wszystkim do niego jest rewelacyjny. Koło tutaj mamy jakieś z dołu. O proszę. Wejdziemy do tyłu, jest tu oczywiście Keyless Go. Bardzo ładny dźwięk, nie ma tutaj się do czego doczepić, nie ma rezonowania. Tutaj jest skórka, miękko, to jest chyba ekoskóra, tak mi się wydaje. Tutaj już materiał, miękko. Tutaj jest miękko, dekorki, takie ala aluminiowe. No tutaj już mamy twardy plastik i cały ten dół też jest twardy, ale to normalne w tym segmencie akurat. Przestrzeń pasażerska z tyłu, no mamy tutaj takie bardziej sportowe fotele i kanapę. Jednak bez skór, ale to nic, co kto lubi. Za to siedzi się tutaj bardzo wygodnie. Zawsze ta skóra jest jakoś bardziej naprężona. W takich materiałowych fotelach, no takie są one bardziej pufowate. Tak z tyłu mieści się prawie dwumetrowy petrolhead za dwumetrowym petrolheadem, bo ten fotel jest wyregulowany pode mnie. I tak, na nogi chyba jest tutaj troszeczkę więcej miejsca niż w Passacie, tak mi się wydaje. Za to na głowę jest troszeczkę mniej, no ale pamiętajmy, mój wzrost nie jest taki do końca normalny. No Petrolhead 86 rok, rocznik Czarnobyla. Z tyłu taki oto podłokietnik, jest miękki. Tutaj jest jeszcze schowek, uchwyty na kubki. No wszystko jasne. Niestety nie sprawdziłem tego, czy trójstrefowa bądź też czterostrefowa klimatyzacja była dostępna w Mondeo. No tutaj akurat mamy dwustrefową, ale i tak fajnie, że są nawiewy. Proszę, widok na przestrzeń pasażerską z przodu. Jest też wciąż ok. No, ten samochód, tak mi tutaj pika, mógłby być spokojnie przeznaczony na amerykański rynek. Na amerykańskim rynku jest to chyba Ford Fusion, tak to się nazywa. I tutaj taka sama sytuacja jak z tyłu. Jeszcze widok z tej perspektywy. Wchodząc do środka, mijamy tutaj takie logo Mondeo. Pasku tego nie ma. No tak mi się wydaje, że chyba nie ma. No, tutaj obrońcy Passatów możecie mnie w komentarzu uzupełnić. Odpalimy maszynę. Proszę bardzo, co tu mamy za zegary ciekawe? Ale o zegarach za chwilę. Widok z perspektywy kierowcy. No, siedzimy tutaj zdecydowanie niżej niż w Passacie, to trzeba przyznać. Mimo 2 metrów wzrostu z przodu nad głową, naprawdę mam tutaj pełno miejsca, prawie na 5 palców wolnej przestrzeni. I w ogóle w tych fotelach jak się wygodnie siedzi. No fotele w tym samochodzie są o wiele wygodniejsze niż w Passerati. W końcu Passerati sportowo brzmi, a tutaj Mondilak, czyli tak bardziej komfortowo. Jeśli chodzi o jazdę, a kurczę potem o jeździe, ale już bym wam omówił, no tym samochodem jedzie się bardziej sportowo niż Passatem, zdecydowanie bardziej. Wiesz co, ja tylko tutaj sobie troszkę przestawię ten samochód, no bo nie będziemy pod słońce tutaj oglądać. No i co, może zaczniemy sobie od kierownicy. Jest ona okrągła, delikatne bicepsiki, jest bardzo miękka w dotyku, bardzo przyjemnie się nią dotyka. Wieniec jest takiej średniej grubości. No jakbym się miał tutaj doczepić do czegoś, no to powiedzmy przyciski wyglądają tak dość prosto. No w Passacie troszeczkę ładniej akurat tutaj ten element będzie wyglądał, czy też manetki. Manetki są po prostu takie proste, typowe fordowskie. W ogóle ten samochód ma dość bogate wyposażenie, to trzeba przyznać. I liczniki. Co, widzieliście w Mondeo kiedyś takie liczniki? W Mondeo mogliśmy wprawdzie spotkać liczniki LCD, ale nie takie full LCD, po prostu tutaj była taka jakby ramka, którą można w tym samochodzie jakby zdjąć i mamy wtedy licznik, można powiedzieć, taki full LCD, no i zostało tutaj zmienione też jego oprogramowanie. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Komputer pokładowy, na spalanie nie patrzcie, bo stoi tutaj auto odpalone do kręcenia. Zużycie. Asystenci drogowi. Nawet auto tutaj samo potrafi zaparkować. I ustawienia. Deska rozdzielcza jest zaprojektowana dość ciekawie, muszę przyznać. To jest wiele takich przełamań na niej. Jest cała miękka w dotyku.
Tutaj jest miękko, w Mondeo MK4 było miękko i tutaj również jest miękko. No, lepiej niż w Passacie. Tutaj jeszcze pod deską jest taki dość spory prześwit i schowek. A tak, tak za to złapiemy. No to może delikatnie coś tam słychać, w ogóle podczas jazdy nic tutaj nie słyszałem, w środku by się odzywało. To jest fajnie auto, muszę przyznać, spasowane. Tutaj z dołu już mamy twardo. No, to sprawa normalna. No i zestaw multimedialny. Jest to Sync 3, opracowany jak widać przez Microsoft dumnie. Ale Microsoft chciałby tutaj go nie pominięto. O, jeszcze opracowany Sony nawet. Ten zestaw ogólnie tutaj multimedialny jest bardzo prosty w obsłudze. Dziecinnie prosty. Wszystko jest tutaj mega jasne. Graficznie jest to też spoko. Wszystko zaprojektowane. Nawigacja, aplikacje. Co my tutaj w ustawieniach mamy? Też podświetlenie ambiente w tym samochodzie. Nastrojowe oświetlenie wnętrza. Jest kilka kolorów. Tutaj regulujemy intensywność. Oczywiście też mamy tutaj nawet grafiki do wyboru. Tło. Proszę bardzo. Ile tutaj jest grafik już standardowo takich wgranych albo i niestandardowych? Nie, no te chyba nie są standardowe. Ale kurczę, fajne urozmaicenie, podoba mi się. Panel pod ekranem jest prosty, mega intuicyjny, wszystko tutaj jest bardzo jasne. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. No chodzi ona ślicznie. Elektryczny ręczny, też tutaj wszystko jest tak fikuśnie zarysowane. Dwa cup holdery, bardzo głębokie zresztą. No i tutaj podłokietnik. Proszę. O, nie tak. Proszę tu. No względem Passata jest tutaj chyba więcej schowków. No fajnie, że tutaj mamy taką potężną półę. Proszę, no po tej stronie parkowanie. Cyk. System start-stop. No i czujniki parkowania. No szkoda, że mamy tutaj jasną podsufitkę. Nie wiem, czy była możliwa czarna. No w pasku też mam jasną, ale nie mam airline, tylko normalnego highline. Ale generalnie moim zdaniem wnętrze w Mondeo jest trochę lepiej wykonane niż w Passacie. No może deska rozdzielcza tutaj jest taka bardziej jakby sportowa. W Passacie mamy, mi się wydaje, ładniejsze dekory, bo nie są chyba one aluminiowe, ale wyglądają takie jak szczotkowane aluminium i naprawdę mi się one podobają. Deska w Passacie jest po prostu tak grzecznie zaprojektowana. Tutaj jest tak bardziej sportowo. Ale z drugiej strony, gdy tak sobie teraz w tym Mondeo siedzę, to obsługa tego wszystkiego jest bardzo prosta. No nawet zagłówki. Patrzcie, w Passacie to trzeba tutaj z boku przycisk trzymać i w ogóle. A tutaj... O, o, proszę bardzo. Wszystko to jest jeden ruch. No prostota. No i ogólnie siedzi się tutaj no wygodniej. Tutaj naprawdę na daily tym samochodem latać, aż do dupy się z tego auta wysiada. Znaczy, broń Boże, że do dupy się wysiada, że coś jest nie tak. Powiedzmy, że jest tam za nisko dach czy coś takiego. Po prostu jest przyjemnie w środku. No i silniczek, jednostka 2.0 TDCi. Oczywiście w tym odcinku mogą poprawiać mnie pasaciarze czy też mondelarze, ale tak jak wyczytałem to w poprzedniej generacji, były tutaj silniki jakby, no, takie HDI. Tutaj już jest fordowska konstrukcja. Mieliśmy tutaj 150 koni mechanicznych oraz 320 Nm w serii, jak ten samochód wyjeżdżał z fabryki. Ale ten silnik jest taki sam jak wersja 180-konna. No jest tutaj jeszcze w Mondeo wersja 2.0 biturbo, która generuje aż 210 koni mechanicznych, ale ma wtedy power shifta. Także można było tutaj odblokować sobie ten silnik na 180 koni mechanicznych, ale tutaj został wykonany chip tuning i proszę bardzo, aktualnie mamy, no w zaokrągleniu, 209 koni mechanicznych oraz 496 Nm. Proszę, tak wyglądają kreski. Manualna sześciobiegowa skrzynia biegów, przedni napęd i teraz powiem tak. Seryjnie ten samochód pierwszą setkę osiągał w 9,3 sekundy. Prędkość maksymalna wynosiła jakoś 215 km na godzinę. Powiem wam, nawet 180-konna wersja do setki miała 8,3 sekundy, a 210-konna z power shiftem 7,9 sekundy. No to teraz zobaczcie, ile ten samochód ma do setki. No tutaj wspomnę, ma 241 tysięcy kilometrów przebiegu, jest jeżdżony. No ja tym samochodem dzisiaj jeżdżę po raz pierwszy, w ogóle jeżdżę po raz pierwszy Mondeo piątej generacji.
i osiągnąłem czas, jaki osiągnąłem. Myślę, że jakbym się w ten samochód wjeździł, no manualna skrzynia, no to trzeba sobie popróbować, to jest tutaj realne 7,7 sekundy do setki. No ciekawe, jak jest tutaj z prędkością maksymalną, no nie wiem, chyba 210-konna wersja, czy 180-konna, nie pamiętam. Wyciągała najszybciej 230 czy 233 km na godzinę, najmocniejszy diesel w takim Mondeo. Ale próba autostradowa to kolejny odcinek, a w tym odcinku przejedziemy się za chwilę tym Mondilakiem, ale tak normalnie po polskiej stronie. No fajny Mondeusz, fajnie tutaj się siedzi, jest się powiedzmy takim jakby fajnie osadzonym w tym wnętrzu. Dopalimy maszynę. 241 tysięcy kilometrów przebiegu, a ten samochód, no wydawałoby się, że ma 70 tysięcy. Naprawdę, nawet gdy się patrzy na to wnętrze, no to jest ono niesamowicie mało zużyte. Praktycznie nigdzie nie widać elementów zużytych. No jedynie tutaj black piano jest troszeczkę porysowane, ale tak naprawdę petarda. Szczerze mówiąc, to ja już kiedyś tak się bardzo zastanawiałem nad Mondeo. Wtedy co brałem Peugeota 508 w najmie długoterminowym. No ale na Peugeota, Peugeot był ogólnie, już wychodził z oferty i miał pokazać się nowa generacja. No to duże upusty wtedy były. Mondeo było droższe gdzieś, no z 20% nawet w podobnej konfiguracji. Ale jest to fajniejszy samochód. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno jest tutaj dużo lepiej z ergonomią w środku. Wszystko jest przyjemniejsze w obsłudze. Nawet tutaj, jak wyciągam rękę, no to dosięgam do ekranu. W niektórych autach, no mnie to na przykład drażni. No jest tutaj masa schowków w środku. Jest to bardzo praktyczny wóz. Peugeota wziąłem w manualu. Nad Mondeo też myślałem właśnie nad 150-konną wersją i też w manualu. I nawet ostatnio, jak tak... No, szukałem dla siebie też Passata i też myślałem nad Mondeo, ale kurczę, chciałem automat. No i tutaj są te power shifty automaty. Myślę, że teraz wspaniały moment na gówno burzę. No to power shifty w Mondeo są dobre czy niedobre? Psują się czy nie psują? No wiecie, o skrzyniach DSG też wiele można poczytać w internecie, że tam pada mechatronika, że trzeba wymieniać sprzęgła. Ale ja wiem, ja używam skrzyń DSG, już w kilku samochodach miałem, nigdy nie miałem z tymi skrzyniami problemów. No możecie pisać, specjaliści od Fordów, jeśli mieliście power shifta, no to czy wam on się psuł, czy też nie, czy to jest troszeczkę takie zbytnio napompowany temat. No, 19 koła, wersja ST-Line, jak tutaj jest z zawieszeniem? Niesamowite. W tym samochodzie nic w ogóle się w środku nie odzywa, nawet jak jedziemy po takiej kostce. I to patrzcie, ten samochód ma już znaczny taki przebieg, no ale nie ma co się dziwić. Jak ja tutaj siedzę, no to naprawdę takim mondilaczkiem jeździ się z przyjemnością w bardzo komfortowych warunkach. Skrzynia biegów. No skok jest tutaj dość długi, ale chodzi ona mega precyzyjnie. Praktycznie tak jak w Mustangu, tylko po prostu troszkę lżej i z dłuższym skokiem. A w Mustangu skrzynie manualne chodzą naprawdę fajnie. No, dzisiaj sobota, także jest mniej korków, ale ten samochód już się ładnie odpycha, jak tak... Momencik. No, od 1700 obrotów naprawdę czujemy tutaj pod nogą, że ten samochód ma newtony i ma moc. Wyciszenie też jest tutaj całkiem sympatyczne, według mnie lepsze niż w Passacie. Lepsze też jest zużycie paliwa, ale ja mam automatyczną skrzynię biegów. Nie wiem, jakby w Passacie wyglądało zużycie paliwa z manualną skrzynią. No mam DSG jeszcze sześciobiegowe nawet, były siedmiu później. No tutaj sześciobiegowy manual, no i nawet, no nie wiem, tutaj właściciel akurat ma odłączony system start-stop, ale może kiedyś go włączy, by sprawdzić zużycie paliwa tego samochodu w mieście, ile jest on w stanie tak naprawdę najmniej spalić. Jednak plan na dziś to prezentacja, taka krótka przejażdżka, no i później realizacja próby autostradowej. Jestem bardzo ciekaw, ile ten samochód wyciśnie, właściciel też. No i też fajna kwestia, jeśli chodzi o Mondeo, prowadzenie
i układ kierowniczy. Może nie jest tak jak w Giulii ostatnio prezentowanej, ale jest dużo fajniej niż w Passacie. Nie wiem, czy jest to też kwestia jakby pozycji za kierownicą, że po prostu siedzi się troszeczkę niżej. W Passacie jest tak, dosyć wysoko się w Passacie siedzi, trzeba przyznać. Nie, tutaj troszeczkę tak jakby w BMW, tak niżej, jest się takim obudowanym fajnie, tunel środkowy jest tak wysoko, ale układ kierowniczy, naprawdę, precyzja i fajne takie sportowe przełożenie. No jest to czuły układ, mega czułość. A czy pedał tutaj jest czuły? No taka lekki lag, leciutki, ale elegancko. No kurczę, musimy sobie wyjechać poza miasto po prostu. Znaczy tu już jesteśmy poza miastem, ale nie jak tutaj na 90 km na godzinę ktoś jedzie 60! Kurczę, jakbym tutaj miał pewność z tym power shiftem, że to jest, nie jest taka zła skrzynia, że to po prostu nie taki diabeł straszny, jak go malują, to chyba ja Passata, mi się wydaje, że wymieniłbym na Mondeo, no ale lubię automatyczną skrzynię biegu, dużo jeżdżę też po mieście, no i jest to po prostu dla mnie wygodne, chociaż manualna skrzynia chodzi tutaj naprawdę fajnie. No jeśli śledzicie kanał, no to dobrze wiecie, że Passata kupiłem kilka miesięcy temu, także już mnie tutaj świeżbi, tak powoli zmienić sobie samochód jakiś. S7 w ogóle jak długo mam, ale chyba kolejnym wozem będzie, ojejku, aż strach mówić, chyba będzie Electrohead number one, ale nie zapeszam. Widziałem, że też wchodzicie często po moich filmach na Otomoto sprawdzić, ile dane samochody kosztują. Ja akurat przed odcinkiem nie sprawdziłem, ile takie Mondeo ST w liftbacku może kosztować. Ciekawy jestem, ile takie kosztują, czy to jest, są takie, nie wiem, widełki cenowe jak w Passatach, na przykład B8, coś takiego. Kurczę, pieczo. Ale wejdę. Ja pierniczę, chciałem tutaj ostrzej wjechać na autostradę, widzę Yaris wjeżdża. No ale dobra, trójeczka, no, dwójeczka. I tak się bujniemy tutaj. No, fajniejsze, fajne prowadzenie, muszę przyznać. Lepsze niż w Passacie. Kurczę pieczone! Sam nie wiem, nie jest ten samochód zbytnio podsterowny, chociaż mogłoby się wydawać, że może właśnie taki być, ze względu na to, no mamy silnik z przodu tutaj poprzecznie umieszczony, przedni napęd, no to przód jest cięższy, a nawet tutaj odpuściłem gaz i była lekka nadsterowność. Ale Fordy ogólnie zawsze fajnie się prowadzą, czy to jest Fiesta, czy to jest Focus, czy nawet jak w tym przypadku Mondilak. Ciekawe, taki liftback rodzinny, praktyczny, ze sportowym nawet zacięciem, gdy tak sobie tutaj pociśniemy mocniej, ale też jednocześnie bardzo, bardzo wygodny, komfortowy. Dobra, ja już zjechałem na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Sprawdziliśmy sobie jedynie przyspieszenie do setki. Ja tutaj za chwilkę parkuję. No i co? Widzimy się na próbie autostradowej. Mam nadzieję, że ta prezentacja wam się podobała, jak i ten samochód. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.